Witam, proszę Państwa, w Podborsku. Magazyn 3001 Muzeum Ręża Polskiego jest zamknięty, jak Państwo wiecie. Zawsze wiedzieliśmy, że ta miejscówka kiedyś nam się przyda. A tak na poważnie, kiedy muzeum jest zamknięte, można wykonać wiele różnych prac, ważnych prac, na które czasami po prostu brakuje czasu. Tyle rzeczy do zrobienia jest w Muzeum Ręża Polskiego i chcielibyśmy Wam pokazać, czym zajmujemy się akurat wtedy, kiedy nie można muzeum zwiedzać. A to dlatego, że gdy już zwiedzać będzie można, żebyście mogli przyjść i zobaczyć wiele ciekawych rzeczy w nieco innym stanie. Między innymi agregat. Agregat, który dzisiaj spróbujemy doprowadzić do nieco lepszej sprawności, a dzięki temu, że naszym super wspaniałym pracownikom, inżynierom, tak nazywamy ich w naszym muzeum, są po prostu świetnymi fachowcami, rzemieślnikami. Udało się zdobyć m.in. chłodnicę do agregatu, który niedawno był uruchamiany. A to dopiero początek wielkich, ciekawych zmian tutaj akurat w tym naszym Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.
nowe wyposażenie schronu w Podborsku. Staramy się uzupełnić wystawę o nowe elementy wyposażenia osobistego żołnierzy. Nie tylko oczywiście żołnierzy Związku Radzieckiego, ale również żołnierzy Wojska Polskiego, jak i również niemieckiego. W gablocie znajduje się dopiero co wstawione pierwsze dozymetry, których docelowo będzie więcej. Jest to zalążek wystawy poświęconej właśnie badaniu promieniowania tego, który mogą występować na terenach ewentualnie skażonych. Również cała kolekcja modeli. Tutaj się należy podziękowanie modelarzom z naszego rejonu Kołobrzesko-Koszalińskiego, ale również i z całej Polski, bo i kontakty są już z modelarzami na terenie całej Polski, którzy bardzo chętnie swoje modele przekażą do muzeum, aby można było zobaczyć wyposażenie wojsk radzieckich. No i ostatnim elementem w tym magazynie jest mapa tranzytu i wyprowadzenie jednostek Armii Radzieckiej z Rzeczypospolitej. Czyli tutaj mamy wyjazd tych jednostek w latach już 90. Możemy prześledzić sobie całe trasy kolejowe i drogowe, którymi przetransportowano całe wyposażenie wojskowe Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.